kilkadziesiąt osób, które brały udział w strajku, jak również mają wiedzę o organizowaniu go i jego przebiegu. W chwili obecnej również dysponujemy pełną dokumentacją, która jest niezbędna dla oceny stanu i faktycznego, i prawnego. Efektem jednakże, który miałby się złożyć na sprecyzowanie decyzji merytorycznej przez prokuratora, jest fakt, iż oczekujemy jeszcze na materiał, to znaczy pragniemy pozyskać materiał dowodowy w postaci przesłuchania już ostatnich świadków i w efekcie czego prokuratora również tutaj czeka żmudna praca i bardzo dogłębna w kwestii oceny materiału